Dzień dobry moi drodzy, a w kolejnym vlogu z naszego wyjazdu do Włoch. Słuchajcie, tutaj w tej chwili jest bardzo wczesna godzina, a mianowicie 9. Cała rodzina jeszcze śpi. My już wstaliśmy. Przyzwyczajeni do naszego wczesnego trybu życia. Pomału się organizujemy i za moment idziemy na plażę. Pokażę wam miejsce, w którym będziemy przebywać przez najbliższych 10 dni. Tak? Relaksować się, odpoczywać. Przynajmniej dzisiaj mamy taki plan, żeby leżeć pod parasolem i wypoczywać. I cieszyć się tym, że przyjechaliśmy do Włoch, że jesteśmy z rodziną. Co prawda wczoraj po przyjeździe siedzieliśmy do godziny 1 w nocy i rozmawialiśmy na balkonie. Przyszła jedna siostra Massimo, druga siostra Massimo, dzieciaki. Po prostu padliśmy w pewnym momencie, słuchajcie, jak muchy. Ledwo po prostu staliśmy już na nogach. No i co? Dzisiaj obudziliśmy się o godzinie 7. Więc pomału, pomału się organizujemy. Za chwilę idziemy na plażę. No i co? Życzę wam miłego oglądania. Cosa hai portato? Cornetto per te. Cornetto, caffè cornetto e l'acqua. Crema. Cornetto e crema. Cornetto a crema. A crema. Fammi vedere. Tada! Patrzcie jakie dogodności. Jak mi tutaj dogadza na plaży. Moje kochanie. Powiem wam, że jest upalnie. Gorąco. Ciepła, bardzo gorąco, ciepła woda, nawet odrobiny wiatru, słuchajcie, nie ma, ale jest idealnie, jeszcze jest cicho, jeszcze jest spokój, bardzo dużo miejsc przed nami wolnych i z tyłu za nami, również leżaczków, parasoli, ale to dlatego, że Włosi właśnie dopiero zaczynają się schodzić na plażę, więc jeszcze tak myślę godzinka i będzie głośno, ale powiem wam, że i tak. Och, tego było nam trzeba, co? Siamo bene, no? Adesso. Tak, teraz jest wakacja, relax. Bene. Słyszeliście. Senza stres. Senza stres. Moi drodzy, w miejsce, w którym aktualnie przebywamy, to Baia Domizia. Pewnie część z was to miejsce zna. Część nie. Baia Domizia jest to taki nadmorski kurort w regionie Campania, mniej więcej 80 km, 90 km oddalone od samego Neapolu, w pobliżu Baia Felice. I to właśnie tutaj Włosi spędzają okres wakacyjny. W tej chwili patrzycie na widok z naszego balkonu, z mieszkania, które znajduje się właśnie na tym osiedlu i należy do młodszej siostry Massimo. I tutaj właśnie ona spędza ze swoją rodziną wakacje przez cały sierpień, tak naprawdę zazwyczaj do pierwszej połowy września, bo wtedy właśnie dzieciaki wracają do szkoły, no i trzeba wracać do domu. Chociaż powiem wam, że Włosi też zaczynają tak na dobrą sprawę wakacje już w lipcu, niektórzy na początku lipca, ale takim okresem typowo wakacyjnym dla Włochów jest sierpień, a zwłaszcza tydzień Ferragosto, zwany Ferragosto. O, tak w skrócie jeszcze pokażę wam, jak to tutaj wszystko wygląda z góry. A później pokażę wam z dołu. Każde osiedle, które tutaj się znajduje, posiada właśnie taki basen. Część basenową, która jest zamknięta i na którą można wejść w ciągu dnia mniej więcej od godziny 10 do wieczora. Jest oczywiście ratownik, trzeba mieć ze sobą czepek, bo tylko tak można się tutaj kąpać w tej strefie basenowej. No i zobaczcie, przybliżę, żebyście to tutaj lepiej wszystko widzieli. Tutaj mamy oczywiście basen duży, basen mniejszy dla dzieci, poustawione stoliczki, parasole, strefę prysznica, tutaj siedzi ratownik,
Tak to, słuchajcie, mniej więcej wygląda i każde właśnie osiedle wyposażone jest w taki basen. Te osiedla, czyli mieszkania, które tutaj widzicie, to są mieszkania własnościowe, należące do Włochów lub też mieszkania na wynajem dla Włochów. O, a na samym dole te mieszkania na parterze posiadają właśnie takie ogródki. Pięknie to wygląda. Czekajcie, zrobię może tak, żebyście tutaj z góry zobaczyli. Wszystko zadbane. Oczywiście jest tutaj ogrodnik, który tego wszystkiego pilnuje. To nie są strzeżone osiedla. One są ogrodzone, ale tutaj nie ma żadnej ochrony. Nie ma też parkingów podziemnych, chociaż są tutaj w Baja Domicja takie osiedla, na których znajdziecie podziemne parkingi. Ale najczęściej Włosi właśnie parkują na ulicy lub na takich mniejszych parkingach. Tam w oddali jest też taki otwarty parking, nawet dwa. O, bardzo proszę. No i teraz pewnie zastanawiacie się w takim razie, gdzie są turyści. Otóż tutaj jednak najwięcej jest Włochów. Baja Domicja, Baja Felice to są takie nadmorskie kurorty typowo dla Włochów, chociaż przy plaży, która znajduje się tam, o, czekajcie, przejdę sobie tutaj na tą stronę, żebyście też troszeczkę lepiej widzieli. W oddali widzicie morze. I tam przy plaży znajdują się hotele. Hotele, w których właśnie przebywają zagraniczni turyści. A pozostałe miejsca tutaj to są właśnie takie osiedla. I też muszę wam powiedzieć, że jak pójdziemy, może uda mi się później was zabrać na taki spacer, że jak przejdziemy sobie w tamtą część, bardziej w stronę morza i plaży, to tam też są prywatne wille. Wille, które oczywiście należą do Włochów, przepiękne, wspaniałe. Powiem wam, że za każdym razem, kiedy tamtędy przechodzimy, to się zachwycam. A ostatnio nawet Massimo mówi, że zachwyca się tymi drzewami piniowymi tutaj nad morzem, które mają przepiękną formę. Zobaczcie, nawet tamte, tak bardzo fajnie przycięte. No i oczywiście w całej okolicy oleandry. Białe i różowe przy chodniku. Znajdziecie je praktycznie wszędzie. Także tak to wygląda. Tak wygląda miejsce, w którym przebywamy, w którym odpoczywamy urodziny. Później zrobię wam jeszcze zbliżenia z dołu. Też zobaczycie, jak to wygląda pięknie. No oczywiście to nie jest tylko ta część, bo Baja Domicja tamtą stronę, jak sobie pójdziemy, dosyć daleko się ciągnie, jest też takie małe centrum, są sklepiki, bary, restauracje, pizzerie, no ale tu jest akurat ta część, w której my śpimy, przebywamy, jemy, spędzamy czas. Chciałam wam po prostu pokazać, żebyście zobaczyli, gdzie jesteśmy, jak to wygląda. I właśnie tutaj znajduje się nasze mieszkanko, w sumie to mieszkanie Danieli. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Maybe we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath.
you agree? This is not the way it is supposed to feel. Oh, and I can see there are different paths laid out for you and me. 'Cause baby, I'm a true believer, and I wanna stay true to my feelings. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Ecco qua. Non ve ne verso molto perché tende subito a scaldarsi. Sì, allora, come se avessi accettato con tutto il cuore. All'estate. Alla vacanza. Zakończenie dzisiejszego dnia. Proszę bardzo. Zobaczcie canolo w innej zupełnie wersji niż tradycyjna. Zaraz będziemy próbować. Wygląda przepięknie.